Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na filmik Metamorfozę malutkiego pokoju dziecięcego. Pokoju powiem w cudzysłowie, dlatego że tak naprawdę to jest tylko taka antresolka w kamperze, ale myślę, że można to odnieść do jakichkolwiek małych przestrzeni. Niedawno kupili sobie kamper. To jest kamper czteroletni, on był naprawdę w całkiem dobrym stanie, ale ja po prostu nie mogłam sobie odpuścić drobnych remontów, które przerodziły się w taki całościowy remont całego kampera. Także to jest pierwszy etap, taki, który było nam najłatwiej zakończyć. Chciałabym o tym Ci opowiedzieć. Całą resztę i całą metamorfozę będę Wam pokazywać w następnych filmikach. Jeżeli macie ochotę śledzić na bieżąco nasz progres, to zapraszam Was również na mój Instagram, który tutaj na dole podlinkuję pod filmikiem. A tymczasem do rzeczy. Pokażę Wam na początku, jak ta antresola i to całe miejsce tutaj dla naszych chłopców wyglądało przed. I pokażę Wam, przeprowadzę Was przez cały proces tego, co my tutaj zrobiliśmy, aż do momentu końcowego, czyli tego, jak wygląda to w tym momencie. Dwóch chłopców, prawie rocznego chłopczyka i prawie trzyletniego chłopczyka. Oni oczywiście obydwoje nie będą tutaj na razie spać, dlatego że no, szczególnie nasz młodszy roczny synek może stąd po prostu spaść. Na razie zawsze oczywiście śpi tutaj dorosły z zwykle naszym starszym synkiem. Młodszy synek jest jeszcze w takim małym łóżeczku turystycznym na dole. Także to, co ja chciałam tutaj osiągnąć w całym tym kamperze tak naprawdę, to jest odświeżyć go i pozbyć się tych takich szaro-burych brązów. Jako że jest to kamper, którym jeździmy w takie fajne, naturalne miejsca, zielony i taki motyw przewodni właśnie lasu i tego, co nas otacza, natury, w tym kamperze znajdziecie. Mamy to również tutaj i jak można zauważyć, te naklejki tam z tyłu, one najbardziej chyba nawiązują do tego motywu lasu. Także co my tutaj zrobiliśmy? Od samego początku zabraliśmy się za mycie ścian i wszystkiego, co tutaj było. To jest kamper używany, dlatego chcieliśmy się upewnić, że na pewno tutaj jest czysto. Potem całość wyszlifowaliśmy, poprajmowaliśmy i pomalowaliśmy. Pokażę Wam, co mój mąż robi. Więc do męża idzie się tędy, tutaj przy kierowcy. Pod spodem jest dziura. O, zafoliowana. I mąż szlifuje ściany tutaj wszystkie. Tam nam brzeg półki został. O, to wszystko tutaj będzie szlifowane. Słuchajcie, przy suficie nie odcinam żadną taśmą. Po pierwsze, wydaje mi się, że pędzlem jest się w stanie zrobić to prościej, bo taśma zawsze trochę przecieka. A druga rzecz jest taka, że my tutaj brzeg, to połączenie zrobimy kolkiem całe i to po prostu lepiej wygląda już tam w tej części jadalnej. I się o tym przekonaliśmy, dlatego żadnej taśmy tutaj nie stosuję. Muszę jeszcze tylko umyć ten sufit, bo sufit jest brudny. Tego oczywiście z domu nie widać, ale jak się stoi albo siedzi blisko sufitu, to widać. Mamy taki trochę inny odcień na ścianie. Nie taki zupełnie biały jak wszędzie indziej, tylko taki kremowo-zielono-biały. To jest odcień z tego samego paska kolorów, co ten nasz zielony tam w kuchni. I mam nadzieję, że to tak lekko nawiąże i jakoś tak. Nie wiem, wydawało mi się, że pod te zwierzątka leśne, drzewka, listki i tak dalej, to taki zwykły biały będzie jakoś tak, nie wiem, zaszpitalnie, więc robimy taki trochę bardziej kremowy. Potem, jak
już wszystko pomalowaliśmy, no to tak naprawdę kwestia była tylko przyklejenia tych naklejek. I powiem Wam, że te naklejki na tej konkretnej ścianie to sprawa najprostsza nie była, dlatego że ta ściana jest pochyła i strasznie ciężko było mi te naklejki przymocować tak, żeby sobie zobaczyć layout, jak to jest rozłożone i jak to będzie wyglądać. Odpadało mi to cały czas, nie mogłam tego w całości zobaczyć tak jak chciałam, no ale jakoś tam w miarę sobie poradziłam i zaczęłam naklejać już tak na amen. Trochę się tam nachodziłam góra-dół, muszę powiedzieć, że aż się zmęczyłam pod koniec naklejania tego. Z tym drzewem, które teraz naklejam, też była ciekawa historia, dlatego że musiałam je bardzo skrócić. Ono było tak mniej więcej dwa razy większe, no ale oczywiście na tej ścianie dwa razy większe drzewo mi się nie zmieści, więc trochę musiałam tam powycinać i się pobawić. Ale dzięki temu miałam trochę resztek pnia i użyłam sobie tego do takich dodatkowych pieńków pod niektóre zwierzątka. Jak naklei się trochę źle i trzeba tam poprawić, to one łatwo dość od ściany odchodzą, przynajmniej na początku. One są w ogóle wielorazowego użytku, więc teoretycznie można je odkleić i przykleić jeszcze raz. Nie próbowałam, bo nie chcę, żeby mi się ten klej jakoś osłabił, ale no teoretycznie można tak robić. Ogólnie naklejki mi się strasznie podobają, bardzo je Wam polecam. Podlinkuję Wam je oczywiście na dole pod filmikiem. Szybko można sobie przetransformować przestrzeń, która była naprawdę taka nijaka, szaro-brązowa, w coś fajnego, co myślę, że naszym chłopcom bardzo się spodoba. Ciapka testuje, jak się podoba kotkowi. Jak się podoba Edziusiowi? To będzie twój pokój, Edziałku, jak przestaniesz uciekać wszędzie. Jeszcze zapomniałam dodać, słuchajcie, tam są okna na tych bocznych ścianach, tutaj akurat poduszki zasłaniają okno, ale co planuję zrobić, jeszcze nie miałam na to czasu, to zająć się zasłonkami. Tam po prostu uszyję sama zasłony takie z takiego lniano-białego materiału i je tam przywieszę, no bo coś tam na pewno potrzebujemy, jak idziemy spać. Mamy w tej chwili takie szare, brzydkie zasłony, takie jak tutaj, o, widać. I takich zasłon zdecydowanie nie chcę, także zasłony to jest następna rzecz, którą jeszcze tam trzeba zrobić. Tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i już Was zapraszam na kolejne odcinki tej całej metamorfozy kampera. Komentujcie, jak Wam się podoba. Niedługo wybieramy się na kolejną wycieczkę, także na vlogi z tej wycieczki już też Was zapraszam. A tymczasem dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!